Znajdujemy się na plantacji truskawek, odmiana Verdi, uprawiana na podwyższonych zagonach. Prognozy pogody, jakie można śledzić, przewidują, że będzie spadek temperatury, a również mogą wystąpić przygotowe przymrozki. Niekiedy plantatorzy, myśląc o przymrozkach, myślą o okresie kwitnienia. To wtedy kładziemy największy nacisk na ochronę roślin przed tym wpływem spadku niskich temperatur. Ale proszę pamiętać, że zero fizjologiczne w przypadku truskawek to jest plus 8 stopni Celsjusza. Jeżeli temperatura spada poniżej plus 8 stopni, roślina odczuwa to i reaguje w sposób taki, żeby fizjologia jej skupiła się właśnie na redukcji tego stresu, który powstał w wyniku oddziaływania tej niskiej temperatury. Prawdziwym stresem jest moment, gdy temperatura spada poniżej zera. I nie musi to być okres kwitnienia, bo my przymrozki kojarzymy z kwitnieniem, ponieważ uszkodzony, zmarznięty kwiat to jest redukcja, pomniejszenie plonu, pomniejszenie również naszych zysków. Ale proszę, pamiętajmy o tym, że każdy stres dla rośliny to jest również wpływ na jej fizjologię i to również może się przełożyć, że plony będą mniejsze. Zatem chciałbym zwrócić szczególną uwagę na to, aby na te stresowe warunki, zarówno spadków temperatur poniżej 8 stopni Celsjusza, jak i spadku temperatur poniżej zera, szczególnie w okresach defralgicznych, w okresach ważnych, gdy kształtuje się wielkość i jakość plonu, aby do tego momentu, do tych stresowych warunków rośliny truskawki przygotować. Tutaj na sam początek wspomnę o preparacie Potasil plus krzem, który stosujemy w dawce 2-3 litry na hektar. Rekomenduję, żeby zabiegi wykonywać co 7 do 14 dni, wykonywać je regularnie. Mało się o krzemie mówi w kontekście przygotowania roślin do spadku temperatur, ale on również poprawia i wpływa na to, że odporność rośliny na te warunki termiczne jest lepsza. Dodatkowo w nawozie potasu plus krzem mamy 12% potasu, więc również potas będzie działał nam w ten sposób, że uodparniał rośliny, pomagał im przygotować się do tych trudnych warunków. Rozwiązaniem typowo biostymulacyjnym z naszej oferty jest dobrze znany, przebadany i sprawdzony w minionych latach preparat Valkyria Power Alk. Valkyria to produkt pochodzenia norweskiego, to produkt, który wytwarzany jest z alg norweskich. Jest to stężony koncentrat, stosujemy go w dawce od 1 do 2 litrów na hektar i sugeruję, aby przed warunkami stresowymi na 48 do 24 godzin przed wystąpieniem spadku temperatur wykonać zabieg. Preparat Valkyria stosujemy tylko i wyłącznie w aplikacji dolistnej. Gdy warunki stresowe już ustąpią, a temperatura i parametry klimatyczne zaczną powracać do tych normalnych, tak to nazwijmy, warto również wykonać kilka zabiegów, które wyprowadzają rośliny z głębokiego stresu. I tutaj jeszcze raz wspomnę o zabiegu dolistnym preparatem Valkyria w dawce od 1 do 2 litra na hektar, który będzie działał na rośliny biostymulujące, który będzie poprawiał ich fizjologię i funkcjonowanie. Gdy będą pojawiały się pąki kwiatowe, gdy będzie się rozpoczynał proces kwitnienia, będziemy widzieli ten pierwszy rozwinięty kwiat w uprawach polowych, sugeruję, aby plantatorzy truskawek sięgali po rozwiązania, które wspierają roślinę w okresie kwitnienia. I tutaj mogę polecić, szanowny Państwu, preparat Biosmart, który stosujemy w dawce 2 litry na hektar i preparat Biobastyl Grand, który stosujemy dolistnie w dawce 0,2 litra na hektar. Biobastyl Grand jest to produkt bardzo dobrze przebadany, bardzo dobrze sprawdzony. Szczególnie plantatorzy uprawiający truskawki w tunelu foliowym na przyspieszony zbiór bardzo polubili ten produkt, bardzo im się spodobał i widzą ogromne korzyści poprawy plonowania, wielkości owocu, smaku, a nawet shelf life'u, czyli tej trwałości pozbiorczej owoców, gdy są wykonywane na początku kwitnienia, w pełni kwitnienia i pod koniec kwitnienia zabiegi preparatem Biobastyl Grand w dawce 0,2 litra na hektar. Dolistnie lub Biobastyl Grand stosować również możemy do fertygacji. Wtedy stosujemy dawki od 0,3 do 0,4 litra na hektar. Szanowni plantatorzy, chciałbym zwrócić szczególną uwagę, że okres
w którym się aktualnie znajdujemy i pogoda, którą odczuwają nasze rośliny, może bardzo się zmienić, mogą przyjść warunki przekropne albo wręcz silne strace wywołane spadkiem temperatury poniżej zera. Obserwujmy prognozę pogody i podejmujmy działania adekwatne do tego, jakie warunki występują, chroniąc nasze plony, a w konsekwencji nasze pieniądze przed stratami, jakie mogą wystąpić w polowej uprawie truskawek. Jeśli Państwo mają pytania, zachęcam do kontaktu. Numer telefonu, adres mailowy wyświetla się w tym momencie na belce. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Życzę miłego dnia.